bardzo potrzebne nam zwycięstwo, bardzo ważne punkty dla nas. Bardzo się z tego cieszymy, że te 3 punkty możemy dopisać do konta. Wygrana teraz z Jastrzębiem za 3 punkty daje nam 4, więc mam bardzo dobrą drogę do medalu. A też bardzo dobrze gra. No, wiadomo, że zawsze im więcej zawodników, tym lepiej. Możemy wtedy lepiej trenować. No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo Adaś teraz dobrze gra, nie wiem jakby teraz Neven zagrał, czyśmy grali na dwóch czy na jednego, więc... No co mam powiedzieć, tak, trudny rywal, trudny teren, no jak gdyby my musimy popracować nad swoją grą, gdzieś nam pewne elementy uciekły, no musimy wrócić do dobrej swojej gry, bo mamy w tym sezonie jeszcze coś do ugrania, coś do udowodnienia, no i myślę, że szkoda gdzieś ten sezon stracić takim stylem gry, jak teraz prezentujemy. Także nie pozostaje nic innego, jak wrócić, czy razem usiąść, porozmawiać, w czym jest problem i wrócić na dobre tory. Tak? Na pewno nie ukrywam, że gdzieś też brakuje Mateusza, ale musimy sobie radzić i walczyć na ten moment bez niego. Tak? No, nie możemy przegrywać w ten sposób. Oczywiście, że było. Cały czas walczyliśmy, żeby wygrać. No tutaj bardzo dobre zawody zagrała drużyna z Radomia, kibice tutaj jak zawsze pomogli. No nie stawiliśmy takiego oporu, jak powinniśmy na zwycięstwo i taki wynik, jak widnieje na tablicy.